Czekaj, bo już ja zacząłem nagrywać. Dobra. Siema, jest poranek, niedziela, jest 6 rano. A my w trasie. Dokładnie 10:15. Ruszamy z Opola, lecimy na tor i zaraz się widzimy na to, że będziemy użynać tego zwierza. Impreza zamknięta. Pasne, to otwierają. No ja pilota mam. Mordo. Co tu się dzieje w ogóle? Patrz jak idzie. Patrz, mamy pole position. Oni wiedzą, że idziesz na rekord dzisiaj. Trochę nam dachówkę popodrywało, nie wiem czy widzisz. Blacho dachówka. Mówiłem ci, że 180 jechać w tym trasie to głupota. Dziwisz się, że ja w kasku chodzę jak tutaj tymi dronami tak latają? Halo, wierzę, halo. Jesteśmy na radiu, wiemy o... Czemu się zapiąłeś mój pas? No to przepraszam. Kurde, ty pasz, on tu jest. Jesteście pewni, że chcemy to zrobić. To co, imię ojca? Czyli co, mamy na zielony sygnał wjeżdżać? Jasne, będziemy się kontrolować, dzięki. Dowiedziałeś się? Nie. To są kamery. Możesz jechać na tym czerwonym. A możemy... Dobra, ruszamy. Ja pierdzielę. Bez szkieleta! Ma, zmienił bieg, idzie, dobrze. Dawaj do lewej, klik po apeksie. Tak jest. I tam, jedziemy tarkami? I dohamuj. O kurde! I tu mocno na lewo. Jest! Tylko nie za mocno! Jezus Maria! Szerzej wypuść. I teraz tak, do lewej dawaj, bo tu jest nawrót. No, tylko tu jest ten, tylko tu jest ostry nawrót. Jezu! Czekaj, bo wypadnie ktoś. Możesz się nie pchać, ja tu próbuję prowadzić. O, znalazł bieg. Patrz, no pchaj się! A ile my jedziemy? O, 110. To a dohamujemy? Nie wiem. A to czemu nie do lewej? Czemu lewo nie jedziesz? Dobrze jedzie. Dobra, Marcin, hamuj. Hamuj, hamuj, bo tu masz nawrót. Iść teraz na bok. Te zakręty są najgorsze. Ja teraz jest ich dużo. Uważaj kiełbasy. Dobrze, i po kiełbasach jedź. Masz piszczy. Tutaj lewo mocno i szeroko. Wypuszczaj szeroko. Tak jest. Przytnij prawą. I już lewo. Tak jest. Taką przegazówką. Z międzygazem jedzie automatem wąski. To jest magik. No. I teraz uwaga, bo będzie szykana. Powiem wam, że jest stresik. Ty masz stres? Tak. A co ja mam powiedzieć? Dawaj na lewo i tam pójść prosto. I pełna bomba na prostej, dawaj. Dawaj, Cina, zobaczymy ile pójdzie. 60. Mógł jeszcze pociągnąć ten bieg. 70. 80. Patrzcie, 100 mil. To jest w milach? No co ty? Ty, ale wiecie, że mi się hamulec kończy pod nogą? No. Jak to ci się kończy? Co to znaczy? Zrobiliśmy kółko jedno. No jest, udało się. Jakieś studzące, czy jedziesz drugie? No, weź może studzące. Tak? Przynajmniej ja potrzebuję ostudzenia. Ty ładnie te tarki wybiera, co w ogóle jakby ich nie było. Tak, bardzo jest tutaj wygodnie. Myślę, że tutaj komfort podróżujących jest na najwyższym poziomie. A wyobraź sobie, czy ktoś ma takie życzenie, że ostatnie pożegnanie na torze. Moglibyście tak wprowadzić jakiego do oferty. Tylko ile, jak to liczyć? Wiesz, na przykład... To nie są rzeczy, nie? Tutaj musimy popracować nad techniką tego zakrętu, bo to się ciągnie na trawę. Tu trochę za blisko. Bo ja lubię, ale widzisz... Tu zjeżdżamy w lewo, Bo ja cię straszyć lubię. No nieźle. No Marcin, podziel się wrażeniami. Pierwszy raz byłeś na Silesii. Pierwszy raz na Silesii. Bardzo nietypowym pojazdem. Muszę wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Gdyby nie to, że hamulcom się skończył, to jeszcze zrobił ze dwa kółka. Ale co ty o tym sądzisz? Ja uważam. Czekaj, bo nie mamy biegu. O, jest. Znalazł się. Trójka? Tak. Obawiałem się tego, czy się auto nie przewali, ale zobacz, nie było problemu z przechyłami, nie? No nie, łapał jakieś przechyły, ale
trzymało się. No. Ale z drugiej strony mówili, że grube łapą przychyły, więc może nam się tylko wydawało. Okazuje się, że jest Weekend Warsaw dzisiaj, więc wąski jedzie G63, my jedziemy nowym GT3, czyli tak zwany zestaw marzeń. Jedziemy zrobić trochę zamieszania. Złota korweta. Pięknie wygląda w tym świetle ta folia złota. Jak taki wymięte sreberko po czekoladce. Dawaj na food trucka i spadamy. Najmniej mi się w tym aucie właśnie to podoba. Ja wiem, że ty nie jesteś, nie lubisz Audi, ja tak nie głupio Asiu demo przyjeżdżać. A Passatem jeździ, nie? A Passatem jest w kombi. Ale wtedy... Czy w gnojówce. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. I mean, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you don't care back. Tyle paliwa psu w dupę. Dzisiaj pokażę wam, czym zajmujemy się na co dzień. Czyli oprócz tego, że importujemy auta z Japonii dla klientów, czy na sprzedaż dla siebie, żebyście mogli kupić już gotowe auta, to też zajmujemy się pełną obsługą po zakupie. Tutaj mamy już gotowego SLA 500 R230, czyli następca popularnego R129. I tutaj klient wybrał sobie kolor, wnętrze, jakie ma być, jakie sobie wymarzył i po przypłynięciu mamy teraz już gotowe auto po serwisie. Tutaj wymieniliśmy tylne opony, zrobiliśmy całą geometrię. Jest też oczywiście zmiana lamp, bo to jest zawsze wymagane, czyli przystosowanie do ruchu prawostronnego. Klient odbiera go po weekendzie, także już czeka, jest zarejestrowany. Komplet dokumentów klient dostał, przyjeżdża z tablicami. Wraca na kołach. Taki egzemplarz możecie zamówić również dla siebie i cieszyć się roadsterem. A na przykład już też mamy gotowe auto, które też jest wystawione na naszej stronie. Popularny teraz też model 911-996. Wersja akurat przedliftowa z silnikiem 3.4. Auto jest po detailingu, po serwisie. Lampy są dodatkowo oklejone folią PPF. Tutaj, z tego co pamiętam, ma również nowe opony. Felgi są po renowacji. Takie smaczki, które zawsze lubimy, czyli przednia podkładka pod tablicę rejestracyjną europejską, długa, nie od razu przyczepiona tablica do zderzaka. Jest tutaj też założone te popularne nasze radio, Sony dwudinowe. Cała instalacja jest przygotowane oczywiście, bo Japończycy, jak to zawsze lubią, dużo elektroniki. My staramy się przywracać wszystko do serii i tutaj też jest tak w tym przypadku. Także to auto już jest wystawione. Jeżeli ktoś jest chętny obejrzeć, zapraszamy oczywiście. Oba te auta mają 300 koni, a teraz idziemy do czegoś, co ma troszeczkę więcej. Cel 5.5, 500 koni, też auto wystawione u nas na stronie, przygotowane kompleksowo, przeserwisowane po detailingu, opony też świeże założone, lampy przystosowane do ruchu prawostronnego, zarejestrowane w Polsce akurat, więc tutaj też żadnych problemów nie ma, żeby szybko kupić, wracać autem na kołach. Sami zobaczcie, w jakim stanie też jest wnętrze. Japończycy dbają o auta, ale wiadomo, że trzeba to dokładnie sprawdzić i my możemy w tym pomóc oczywiście. Tu auto, które musimy przygotować. Jak nawet widzicie, ładuje się, bo po długiej podróży z Japonii niestety większość akumulatorów nie wytrzymuje długiego postoju. Lampy
Dodatkowo, jak każde auto, serwis. Najpierw pojedzie na sprawdzenie. Zobaczymy, co wymaga wymiany, jakie części eksploatacyjne, oprócz filtrów, olejów, tego, co zawsze zalecamy wymienić, będzie tutaj zrobione. Dodatkowo rolki, paski, no to już tutaj serwis auta wykaże, czy jest to do zrobienia, czy nie. Bardzo często w przypadku Mercedesów, przez warunki atmosferyczne panujące w Japonii, ta listwa wygląda bardzo źle. Można sobie z tym poradzić, polerując te listwy. Jest to oczywiście ryzykowne, bo można niestety zniszczyć polerowaniem tą listwę, ale jeżeli będzie się traktowało to bardzo delikatnie i ostrożnie, to można te listwy uratować. To zaraz też Wam pokażę na innym samochodzie, jak to wygląda po. No a tutaj troszeczkę to odstrasza, ale jesteśmy w stanie sobie z tym oczywiście też poradzić. Tak powinna wyglądać ta listwa oryginalnie. Tu jest akurat też E63 poliftowe, już nie z 6.3, ale 5.5 biturbo. I tutaj tak samo listwy tak wyglądały, ale wąski stanął na wysokości zadania i ogarnął to perfekcyjnie. Zapraszamy do składania zamówień na samochody. Jeżeli macie jakieś marzenie motoryzacyjne, postaramy się pomóc, jeśli oczywiście takie auto jest do kupienia w Japonii. Zapraszam do biura. Zobaczymy, co się dzieje. Wyglądasz jak Wiesław Szywka. Świętej nie? pamięci chyba, nie? Test małpek. Przekracza ekran, bo nie widzę, jak wyglądam. Jak Wiesław Szywka, no. Kurde. Ta gaśnica tam źle wygląda w tym rogu. Dobrze, jest bezpiecznie. Nadal jestem za tym, żebyś się bawił czymś innym niż pistoletem. Weź scyzory, kurwa. Jako przemoc. Ale moim zdaniem to powinno być tak, że my nie powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy nagrywani. Dobra, to umówmy się. Wyłączam nagrywanie i teraz nie jesteście nagrywani. No ale to się teraz nie przywitamy. Dziś z Arkiem pokażemy Wam, jak szukamy aut w Japonii. Nie jest do końca też prosto znaleźć jakąś interesującą. Część z nich jest... A to nasz Uber Eats. Radale Uber Eats. Wąski, to wszystko dla Ciebie. Głodny jesteś. A deser? Banana w cieście, nie wiem. No dobrze. To mam 100 tysięcy, chciałbym kupić samochód w Japonii. Panie, za stówę to nie podchodź. O, bardzo proszę, auto do 100 tysięcy. BMW E60, seria 525. Żeby spisane M5. 4C. To spokojnie myślę, że udałoby się sprowadzić za jakieś 70 tysięcy. No tak, jest pisane M5, bo ma znaczek M5, no to już... No to już jest 20 koni więcej. Ale tu coś mi się nie podoba, to odpasowanie. SDŻ-ka? Tak. No według karty nic nie malowane. 51 tysięcy. Szukamy fury do stówy. No to tak do stówy, no to trzeba było gdzieś... Ale po opłatach co? Już, po wszystkim, do stówy? No tak. No. O kur... No to trzeba... 80. Za stówkę ci puszczę. Po kosztach stracę trochę. No. Ale jak z Japonii auto za stówkę. Uparłem. Japońcy mają. Gdzie masz tą broń? Jesteśmy w Nagoi, szukamy auto do stówy. No dobra. No C-klasa byłaby C300. Interesująca, ale ma ocenę R. Więc zadziało się tam coś wypadkowego. Takie auto nas nie interesuje. Ale Ciebie interesuje obojętnie jakie auto w tej cenie? Tak, czekam na propozycję. No to zobacz. O. Saab. 2 litry turbo kabriolet. To się uda sprowadzić do 100 tysięcy. Ocena 4, wnętrze C, 70 tysięcy na lotu, nie malowany. Nie, no trudny błotnik prawy malowany. Ale. Ale. Kto by tam... Zobacz. Bardzo biały. Ładny. Klasa maszyna, no. Jak jesteś dentystą, to w ogóle będzie świetnie. Ładna pokrowiec. Pokrowiec jest na kierownicy, czyli kierownica musi być pod spodem niezniszczona. Fotele jakie ładne. Niewielki przebieg. No i cabrio. 70 tysięcy, to się uda.